No i przyszedł ten dzień, jesteśmy w Rytlu, wybieramy się dzisiaj na kajaczki, będziemy sobie pływać na kajaczkach. Dojechaliśmy na miejsce, gdzie będziemy się wodować. Na razie się rozpakowujemy. 5 kajaczków, 7 osób. Taki skład. Ja się już spakowałem. Zostaw tutaj. W tym kajaczku. Reszta się pakuje. Powoluśku. Z mojego kajaka będzie kajak towarowy. O, proszę. Tak zwany transportowiec. Teraz ty. Słyszałem, że były przygody po drodze. No, tylko patrzę na Zbyszka, mówię, dobrze, że on tego nie nagrywa. Zaraz będziemy tu leżeć. Tak, szkoda, że nie nagrywa. Im bardziej będziesz się przejmowała, tym gorzej. Riko? Jak? Riko. Ale nie! Ja nie chcę! Ale muszę! Nie musisz! To jest ta wredna Ala. Wredna Ala, wypchnęła go, kurde, jeszcze wredna. Dziękuję. Proszę. No i dopłynąłem do ścierniska i wracamy do kajaczków. Przybyliśmy do baru Mewa. Przepłynęliśmy może z 2 km 3. No nic, czas na obiad. Ale chcę, żebym ją pchnął. I poszła dziewczyna. Kurczę, wszyscy mi uciekli, no. Masakra. Co tu nagrywać? Widoczki. Piotruś się zawiesił. Nie, żeby nie uprzedzał mnie. O kurczę, o mały włos Ala by się wyrzuciła. Ja jego. płyniemy sobie brdą, jest fajnie. Słońce już troszeczkę zaszło. Nie jest tak upalnie jak było. Jest godzina za 16:06, także może do tego. I zobaczam z kursu niestety. Zostaliśmy tylko z Alą na polu bitwy. Lekko nie było. I dopłynęliśmy do Woziwoda. Tutaj dzisiaj biwak. Ja myślę, że na ognisko będzie opał. No. Namiot już rozstawiony. Reszta sobie rozstawia dopiero. Ale chcę mieć wygody. My już starzy jesteśmy. Wersal. Z materacem nadaje temu polu gwiazdek dodatkowych. Ja i jego normalnie wille mają. Przedsionki i tak dalej. Sokoły omijajcie, góry lasy dom. Zrobiliśmy sobie kolację. Już się ciemno robi. Deszczyk trochę zaczął padać. Ale się powodu. Nowy dzień się zaczyna. Staliśmy. Jest chyba 21, jeżeli dobrze liczę, bo straciłem poczucie czasu. Coś mi się pochrzeniło wczoraj. Ale chyba 21 albo 20. Który dzisiaj jest? Gosia, 21? No to jednak 21. No to wstaliśmy. Tak nasze obozowisko wygląda. O. Przygotowanie amciu, śniadanka. Nie, ja też celowo nie brałam na razie. Co, tu niedobre? Ala zachęca do śniadania Niko. W ogóle nic nie jedzę, jest tu. Powolutku się pakujemy. Myślę, że nas jakiś deszczyk złapie. Dążyliśmy idealnie. Leje. A my się skryliśmy tu. Ha! Zdążyliśmy się skryć i zaczęło padać. I pioruny strzelają. Teraz to już mamy oberwanie chmury. Powoli wodowanie. Słoneczko wyszło. Wystartowaliśmy, lecimy. Koleżanka nam się skąpała, Alicja. Jestem wielka, jak ona jest w moim. Jeszcze ma pasażer na gapę. Nie. Ma siłę fizyczną. Siłę fizyczną sterowną, tak. Niestety nie nagrałem tego wszystkiego. No bo byłem zajęty ratowaniem kajaka i nikt nie nagrał. Teraz dziewczyny są w najcięższym kajaku. We dwie jeszcze mają Nika. Psiaka. Ale 10 wosi na głowie. Dupa samoczy, jaka samoczy, wodę. Boże, tu kamera, tu Przyliliśmy, w sumie nie wiemy, może my pomyliliśmy drogi? Myślę, że już niedługo. Ciężko jest pomylić drogę. Dopływamy właśnie do gołąbka i się rozpadało. Na razie kropi delikatnie. Posiedzieliśmy sobie tutaj. Ala zrobiła ognisko, wysuszyła sobie kurtkę. Tu sobie kupiliśmy kawkę, frytki, zapiekanki. i inne tam cuda. Toalety. Miejsce, gdzie można kajaczki zostawić. I zejście do Brdy. Płyniemy dalej. Jest godzina 15:14. Płyniemy teraz tam. Mamy jeszcze 10 km do przepłynięcia. Trzy rodzaje wody, tak? Na Kaszubach. Na Kaszubach. Jest woda do myci, jest woda do pici i jest woda do myci pici. Kamera zaparowała i w dobrym momencie, bo ukryła. Jak Tomek myje ten tego. Witam w nowym, pięknym dniu. Mamy słoneczko. Jest dzisiaj sobota. Ła, coś mi żarło. No i kamera wyzdrowiała. Nasze obozowisko. Miejsce kempingowe. A za stołem mamy rzeczkę. Tam przepłynęliśmy. Tam są nasze kajaczki. Tam z tyłu bardziej, to jest zielone. Ania jeszcze robi sobie drzemkę przed wyjazdem. Ala powoli już zaczęła się pakować. A my śniadanko mieliśmy w tym miejscu. Tutaj do schowka już powciągałem, powkładałem małe rzeczy. Duże rzeczy do worka. Są schowane dwa worki tutaj z przodu. Nie powinny wylecieć. Wodujemy się powolutku. Ja już jestem na wodzie. Kajaki są ciężkie. No co zrobić? Płyniemy po piekiełku, teraz jest w miarę luz. Widzieliśmy, jak się ludzie kąpali i to wielokrotnie, wiele ludzi, wiele kajaków się wywracało. Jak na razie my ani razu nie skąpani. Cały. Tak jest, właśnie mówię, że jesteśmy sushi. No i sushi jest ważniejsze. Ale ani palec został, wiesz? Wiem, wiem. Wylądowaliśmy w miejscowości Piła. Taka mała przystań. Tutaj nasze kajaczki. Prawie wszyscy poszli na zakupy, a ja zostałem. Tanie dobra baba, no. Nie wzięła psa. O, no tak. Nie wzięła psa. Zostawiła, przywiązała do drzewa. A ja tak kocham, panie. Pogoda dopisuje, jestem sam, wszyscy popłynęli do przodu. Jest naprawdę fajnie, super. I oczywiście kajak mi skręca. Trochę mam problemy z tym kajakiem, jest mało sterowny. No właśnie, płynę na wędkarza, pokażę wam. Poczekała, zapraszają do tratwingu. Piasek, już wiedziałeś? Ja, co ty tak te namioty i ty u góry jest, ale tam będzie hała. 3 godzin na wodzie i jeszcze nie mogę wyjść. Pajączek. Udało się. Dzięki. No to dobiliśmy do brzegu. Jest super. Namioty już rozstawione, ognisko już się pali. Jest dobrze. Piękny widok. Woda się grzeje. A sykuś się rozpakowuje, ostro. Twardy jest, nie idzie się skąpać. Twardy jak skała. No to dobiliśmy do końca. Jesteśmy na miejscu. Stacja końcowa Sokole Kuźnica. Cali zdrowi. To ile łącznie mamy kilometrów? Niko. Dopłynęliśmy, zjedliśmy, a było tak dobre jedzenie, że nie chciało mi się aż nagrywać. Zapomniałam o tym po prostu. Tak, powiedział, że za godzinę. Jedynie mogę wam pokazać bigosik, który Gosia mówi, że jest dobry. Dobry bigosik, Gosiu? Niko. Naprawdę też. Kajaczki już zapakowane. My już w samochodziku. Czekamy, żeby jechać do naszych pojazdów. Arek czeka przy szlabanie, żeby go podnieść. Przytrzymuje go. Jak tam będzie za mocno biało, to...